Halo, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Radia Blazers. Grzesiek Parzych. I Andrzej Tropaczyński, cześć. Nie widzieliśmy się już z 2 miesiące. Ostatni raz rozmawialiśmy 19 stycznia. Widzieliśmy w międzyczasie na meczu w Filadelfii, prawda? To prawda, więc precyzyjnie. Kto był ten, wie? Nie słyszeliśmy się. Kto nie był, niech żałuje. Ale widzieć tak, widzieliśmy się w każdym razie. Był trade deadline, był All-Star Game. Aktualnie Blazers są na 4., 5. pozycji w konferencji zachodniej. Dzisiaj przegrali mecz San Antonio. I to nie byłoby najbardziej smutne wydarzenie, bo mecz back-to-back i San Antonio w marcu nie przegrało jeszcze z nikim, więc można było tą porażkę wkalkulować na koniec trasy wyjazdowej. No ale zdarzyło się coś znacznie gorszego, czyli kontuzja CJ McColluma. Nie wiadomo, jak to poważna jest sprawa. No właśnie. Jakie są doniesienia ostatnio? To znaczy, z tego, co tam na Twitterze można wyczytać, to prawdopodobnie zwykłe prześwietlenie, czyli rentgen, nie wykazał nic groźnego. No, rentgen to tylko złamania wykazał. No tak, właśnie. Więc ogólnie nic takiego się nie stało. Natomiast dzisiaj, na pewno dzisiaj to jest potwierdzone, będzie rezonans. I on zdecyduje, jak to będzie dalej wyglądać. No jest ryzyko, że to może być koniec sezonu. Ja słyszałem, czytałem tam Quick na Twitterze też pisał, że on podobno chodził w szatni ostrożnie o własnych siłach, co jako człowiekowi po 2 operacjach kolana, jednej zresztą całkiem niedawno, mówi, że raczej to chyba nie jest zerwanie więzadła, bo wtedy w ogóle nie możesz na tej nodze stanąć. Tak, tym bardziej, że on powiedział, to czy CJ powiedział, że on nie usłyszał żadnego jakby odgłosu. A, to jeszcze nic nie znaczy. Ja to zrywałem, też nic poczuł nie tylko dosyć intensywny, nagły ból, tak? No to czyli co, może to być jakaś łąkotka, może to być jakieś stłuczenie mocne. Może to być sklecenie poważne po prostu. Tak jak Durant 2 lata temu, jak do Warriors przeszedł, też miał, nie pamiętam, czy to była kostka, czy kolano, ale to nawet było bez kontaktu, więc... On tu spadł po prostu. Nawet, poważniejsze, tak? A tu był kontakt. No te kontuzje kontaktowe często są mniej poważne, więc na to pewnie liczymy. Jak będziecie tego słuchać, to już pewnie będzie wiadomo, czy to jest miesiąc przerwy, czy to jest pół roku przerwy, czy... Zobaczymy się przy przyszłym All-Star Game. W każdym razie jest ryzyko, że ten przegrany mecz ze Spurs nie będzie jedyną stratą. Że no na pewno, no to nie jest tak, że on wróci za mecz czy dwa, prawda? To raczej niemożliwe, ale oby to były 2 tygodnie, a nie pół roku. Tak? No właśnie. No to tak, nie możemy nic innego zrobić niż czekać. Tak jak powiedziałeś, wyjaśnić to pewnie najpóźniej dzisiaj w nocy albo jutro. Ze Spurs przegrany, ale to był finał tej serii wyjazdowej, która była w miarę okej. Trudno było oczekiwać, że jakiegoś pewnego zwycięstwa. No powiedziałem, Spurs jakoś nie mogą nauczyć się przegrywać w marcu i idzie im świetnie, zwłaszcza na własnym parkiecie są groźni. I dzisiaj wygrali, jak już troszkę o tym meczu, to wygrali tym, że mają zbalansowany ten atak, tak? Dzisiaj tam 9 ludzi punktowało, 8. Ciekawa sytuacja się w tabeli zrobiła, bo jak tak właśnie teraz patrzę sobie na tabelę, to Spurs są już tylko jeden mecz za Thunder. A Thunder mają trudny terminarz, może się okazać, gdyby Blazers utrzymali, że będzie Portland Spurs. To no ciekawe. To jest taka sytuacja, że na tych pozycjach powiedzmy sobie 3-6 to tak trudno przewidzieć. Myślę, że Houston już tej trójki nie odda. Rok temu było jeszcze głębiej. Jeśli chodzi o tę walkę, tam 3-8 się było, tak? Teraz raczej 3-6, więc wszystko może się zdarzyć, zwłaszcza jeśli mielibyśmy grać bez McColluma, tak? No, to jeżeli mamy grać bez McColluma, to... No, a szkoda, kurczę, bo ten terminarz nie był taki jakiś okrutny specjalnie. Teraz są 4 mecze w domu. Później jakiś też chyba niespecjalnie ciężki wypad na wschód ostatni. No zobaczymy. W każdym razie z tymi pozycjami przed playoffami to już w sumie nie wiem, gdzie ja chciałbym być, to czy gdzie mieliby być Blazers, bo wszystkich się obawiam, wszystkich drużyn. Nawet Jazz tam gdzieś z 6 pozycji. To nie ma słabych drużyn. No, oczywiście Clippersi byliby najłatwiejsi, pewnie Spurs by sobie większość kibiców też życzyła, mniej Jazz i pewnie mniej Oklahoma, może nawet najmniej Oklahoma.
No tak, ale... Houston Denver raczej odpada, bo to się tak nie poukłada raczej. No tak, rok temu mieliśmy nauczkę, że trzeba liczyć na siebie, a nie na to, że ktoś tam słabszy jest, czy jakieś matchupy mniejsze, lepsze. No matchup to nie był dobry z Pelikanami, to wiedzieliśmy. No, ale który 0-4 tutaj byłby to się raczej tak? Nikt nie spodziewał. Ten ze Spurs, no dzisiaj mówię, pokonali nas długością, szerokością składu. No ale to był back to back jednak, tak? Ja wiem, że oni tak też mieli, ale znaczy, oni to tam sobie spodzerek. Z nim nie chciałbym grać na pewno przy braku przewagi parkietu. No oni są niesamowici u siebie. Tak. Drużyną, tak. Więc gdyby grać z nimi z czwartej pozycji, okej, okay, można byłoby to rozważać. Nie wiem, chyba chciałbym, jeśli miałbym grać, znaczy może Houston, wolałbym chyba od Oklahoma. Od Houston, tak? Nie, znaczy chciałbym grać bardziej z Houston niż z Oklahoma. Tak? Nie wiem dlaczego. Nie wiem, jakoś tak. No ja raczej chyba z Oklahoma jednak. No właśnie, no to czyli zdanie mamy podzielone. No nie ma co zresztą się nad tym zbyt wiele zastanawiać. Na wcześniej na to, że oni skończą i no mówię, to trzeba liczyć na siebie, a nie to, że ktoś tam będzie bardziej pasować czy mniej. Teraz najważniejsze jest to, co z McCollumem i żeby ten sezon jakoś dokończyć i dograć. A nie wygląda w paru miejscach to dobrze. Choć nie ma co narzekać. Nie, no ja myślę, zobacz, jak widzieliśmy się, słyszeliśmy się ostatnio dawno, przed All-Star Game, no to co się zadziało potem, no to trudno chyba było sobie wymarzyć lepiej. Była taka brutalna seria wyjazdowa, o której wcześniej rozmawialiśmy i ona poszła doskonale wręcz. No tak, ten długi wyjazd był przełomowy, to prawda, tam były chyba tylko dwie porażki. Z kim po te porażki były z Toronto i z kim jeszcze? Z Memphis, tak? Z Memphis, tak. To było chyba 5-2 to się zakończył ten długi wyjazd. Także tak. Świetnie, tam z Filadelfią wygrali. Po drodze Filadelfia, Boston, tak, także takie drużyny ciekawe. No właśnie, Nets. Bo to z kolei przypomina mi główny temat chyba, którym mieliśmy się zająć. Znaczy nie wiem, czy główny, ale jeden z ciekawszych. Bardzo dobry mecz z Nets zagrał Enes Kanter. Wzmocnienie, niespodziewane dość. No i co ty o tym sądzisz? Nie o meczu z Nets, ale o samym decydencie. I chyba to był jego najlepszy mecz. No chyba był to jego najlepszy mecz. Pierwszy najlepszy. Dopóki on gra w post skutecznie, dopóki jest tam wykorzystywany umiejętnie, to może być grać przydatny, tak. Natomiast ostatnie mecze i ten, zwłaszcza dzisiejszy, pokazał, jaką dziurą jest w obronie. No to parę lat ostatnich to chyba pokazuje. Po prostu tak jak ogubiono go dzisiaj w obronie, prostymi zagrywkami. On nie wiedział, co się dzieje w tym paint pod własnym koszem. I nie istniał w post, choć dzisiaj jakoś po prostu mało tych piłek dostawał i nic nie, bo nie wiem, czy dwa rzuty oddał i wyszedł na totalne zero. Dzisiaj miał zero punktów i parę zbiórek. I to był taki modelowy przykład tego, przed czym przestrzegali wszyscy, którzy już Kanterowi kibicowali w Oklahomie czy w Knicks, że to nie jest plusowy gracz. No to jest minusowy gracz, bez wątpienia. I ja zanim on tutaj przyszedł, zawsze uważałem, że lepiej go nie mieć w drużynie niż mieć. Mhm. Natomiast mocno zmienia obraz to, że on przyszedł w zasadzie za darmo, tak? Więc jest po prostu taką wartością, nazwijmy to dodaną, ale nic za niego Oszli nie oddał, no więc trudno się na to obrażać. Jest to zawsze kolejny człowiek na ławkę, tak? Tak, Stoc z nim gra, bo on daje jakby tą trochę różnorodność w ataku, to czy już nie polega ten atak tylko na rzutach z dystansu, tak? No tak, no poza tym powiedzmy, że co innego jest opierać na takim graczu drużynę, a co innego jest, gdy on wchodzi na zastępstwo jako backup na te 15 minut powiedzmy. Do tego jest powiedzmy jeszcze jeden zawodnik o trochę podobnej charakterystyce, tylko powiedziałbym odwrotnej, czyli Zach Collins, który z kolei wiadomo, że da dobre minuty w obronie, a bardzo niepewny jest w ataku cały czas. No i Stoc tutaj musi wybrać, tak, który danego dnia się lepiej czuje, gdzie jest lepszy matchup, który więcej zrobi pożytku niż szkody, tak? No i to czyli uznał przy zniszczeniu trochę formy Collinsa, że tu i teraz dla zwycięstw
pożyteczniejszy będzie Kanter i chyba ma rację, bo świadczą o tym wyniki. Natomiast ten dzisiejszy mecz był modelowym, jak może drużyna wyglądać, jakim on może być takim piaskiem w tryby, kiedy nie idzie mu w tym post i w ataku, a w obronie kompletnie nic nie znaczy, tak? No chociaż widzisz, na przykład wczoraj zszedł Nurkicz na ostatnie 3 minuty, no postawił na Collinsa, nie na Kantera. W ogóle, no wczoraj był taki też przykład meczu, kiedy... Mówię o meczu z Nowym Orleanem. Tak, że to był przykład meczu, kiedy da się pogodzić w ogóle i znaleźć minuty dla całej tej trójki, znaczy Kanter wiadomo, to czy Nurkicz wiadomo, ale i dla Kantera, i dla Collinsa. Oni jakoś tam specjalnie nie wchodzili sobie w paradę. Grali tak? Też, prawda? A Collins miał najlepszy mecz w ofensywie od nie wiadomo kiedy. Tak. W końcu łapał piłki, trafiał, a w obronie no to już mówiliśmy wielokrotnie, no tego nie widać, ale on po prostu ma posiadania, kiedy on kontestuje, samym kontestowaniem wytrąca przeciwnika z rytmu. Tak, to są 2-3 posiadania. To co Nurkicz powiedział, że on zmienił wczoraj w tym meczu z Pelikanami w ogóle. Jakby logikę meczu. Dynamikę meczu, gry. Tak. Choć oczywiście to zanikło, on ma słabszy ten rok, tak? Ale to może jest syndrom drugoroczniaka, znaczy na pewno. I też dzisiaj go w ogóle nie użył Stoc, pewnie z uwagi na back-to-back. Chociaż aż się prosiło, patrząc co... Na co ma back-to-back do tego? Słucham? Co ma back-to-back do używania Collinsa, bo nie rozumiem. No, że może zmęczony, nie wiem jak to tłumaczyć. Nie, no to jak to tłumaczysz fakt, że po najlepszym meczu od wielu tygodni Collinsa... Jakieś pewnie meczapy się stosują. Przy słabym Kanterze długimi minutami Collins nie wchodzi w ogóle. No nie, no nie, nikt mi nie powie, że on był jakoś specjalnie zmęczony po tam 25 minutach. No ja też tego nie rozumiem, tak? A matchupy z drugiej strony, no sorry, aż takie szachy bym nie podejrzewał, no przynajmniej można spróbować, tak? Tym bardziej powtarzam, że Kanter dzisiaj na zero grał w ataku i masz się prosiło, no ale to Stoc jest, nie wiem, może coś więcej. Na Leonarda bym spróbował. Trzeba by jego zapytać. Na Leonarda bym spróbował. Wejdziemy w ten sposób. Ale Leonard pewnie wygląda źle na treningach nawet. I to, co dzisiaj przegrało ten mecz, to i co leży od paru tygodni też, i co jest ważne, moim zdaniem, to trójki. A poczekaj, bo jeszcze chciałem cię o Kantera zapytać. Jakbyś miał stawiać, kto więcej będzie grał w playoff, Collins czy Kanter, to jaka to by była odpowiedź? Chciałbym, żeby Collins, ale będzie grał Kanter, więc. Tak myślisz? Ja myślę, że Kanter może być niegrywalny w playoffach. To czy to zależy od układu, z kim będziemy grać, od matchupów, myślę. Ale gdyby on chciał grać z tym Collinsem, to on by próbował. No tylko to jest tak, Collinsa, jak Kanter będzie na boisku w playoff, przecież to ten każda... Przepraszam, ten mecz Pelicans to był wyjątek od jakichś reguł, od jakiegoś czasu. Czy Collins nie gra dużo. Ja w tym roku. Od kiedy przyszedł Kanter zwłaszcza. No. Okej, okay. No w każdym razie na pewno będzie tak, że Kanter na boisku w playoffach, no to jest każda akcja w ofensywie przeciwnej drużyny, idzie przez niego w jakiś pick and rollu i tak dalej. Kiedyś Bill Donovan zapytał, znaczy odpowiedział na pytanie, dlaczego nie gra Kanter, że nie możesz grać Kanterem po prostu w playoffach. Brak Kantera w rotacji jest możliwy tylko w tym momencie, kiedy złapią flow w ataku i te rzuty z dystansu będą wchodzić i naprawdę się łączy z tym, o czym chcę teraz powiedzieć, trochę przychodząc już od Kantera, po prostu trójki nie siedzą od paru tygodni. Oni są na 8 miejscu pod względem skuteczności za 3, ale to jest globalnie w skali całego roku, a od All-Star Game to jest tylko 33%, 25 miejsce. To jest dramatyczny zjazd i to strasznie zamula ten flow w ataku. Tak. No coś może tu ma wspólnego powrót Morrisa Harklesa, który gdzieś zostawił ten rzut. Nie wiadomo gdzie. Nie trafia nic, czasem nawet w obręcz nie trafia. Najlepszy jest Curry, on ma 44, tak. Ale on jest jakby bardzo często poza piłką. Zwłaszcza jak Turner prowadzi teraz tę akcję. Za mało jest tego Karego pod względem tego, jak on jest skuteczny, tak? Mhm. On oddaje tam 3 chyba rzuty na mecz średnio, to jest no, dużo za mało jak na to, co on może dać tej drużynie. I to też jest mankament. Za dużo w tym klepania Turnera, za mało Karego, jego rzutów. Hood też jest takim zawodnikiem, no, powiedziałbym, niebezczelnym w pchaniu się do piłki.
Mimo, że ma taką charakterystykę, że on jednak lubi to. Wygląda, no, tak, że tak się po prostu wpasowuje powoli w nową drużynę. Wygrał jeden mecz, prawda? Z kim to był mecz, pamiętasz? Z Hornets. To 21 punktów w czwartej kwarcie. On ten mecz wygrał, tak? To było niesamowite. No on, na pewno jest przydatny. No tutaj oczywiście. Mniej dzisiaj w tym meczu jako jedyny był pomocny. W tym meczu. Dzisiaj był Lillard, Nurkić i Hood, tak? I nikogo więcej, więc on ci tam chyba 13 punktów rzucił ze dwie trójki. Nie, nie wydaje ci się, że po tych wzmocnieniach troszkę Lejman przygasł? No trochę tak jakby, nie wiadomo jak go Stoc ma użyć trochę, to czy Stoc nie wie. I on też nie może się odnaleźć, trochę ma szarpane te minuty, tak? Tak, i... no był już na stałe w rotacji, tutaj się pojawili nowi ludzie. Mhm. Nie wiem, czy to jest ten powód, czy po prostu tak się złożyło, ale czy może też trafił na scouting report innych drużyn, ale troszeczkę mniej Lejmana widać. Mniej takiego sensu efektywności, bo on nadal strasznie walczy, on strasznie próbuje, tak? Ma te swoje tam wejścia. Nie, no tak, nadal jest przydatny, ale, tak, ale spadły mu procenty. To czy nie trafia z dystansem. Tak, trafia. Tak. Tam walczy pod koszem, ale rzeczywiście taki trochę robi się plankton z tej jego gry, trochę taki drobnica. To też jest zauważalne. Ale w ogóle nie wiem, jak ta rotacja ma na playoffy wyglądać, jak on będzie grał. Czy on będzie... Nie wiem, kto miałby być właśnie nadal tym ósmym, siódmym graczem. No czekaj, mamy pierwszą piątkę. No to wiadomo. Na pewno będzie grał Curry jako szósty, powiedzmy. Mm-hmm. Będzie grał Hood na pewno, tak. To już mamy siedmiu, tak? No i ósmy Collins Kanter. No Kanter i Lejman. Tak, Lejman, nie wiem, czy zauważyłeś, on też od początku roku w zasadzie dużo gra w czwartych kwartach. Wiesz, czasem kosztem Aminu, czasem kosztem Harklesa. No, to jest ten powód, że Aminu, że tak powiem, zdycha. Ale to ostatnio, a to już się działo wcześniej. Nawet jak Aminu dobrze grał, to często była rotacja Nurkić, Aminu, Lejman właśnie. Tak jakby Stos po prostu mu ufał w końcówkach meczu. Natomiast w międzyczasie wrócił Mo do grania i no chyba można być zadowolonym z tego, co pokazuje. Tak, tylko on też ciągle nieregularnie, on nie gra jakoś tak, wiesz, z rzędu kilku meczów. Miał taką serię, nie wiem, może te dwa ostatnie mu gorzej wyszły, ale miał taką serię naprawdę świetnych meczów. Tam przepychał się pod koszem, ludzi nie, przestawiał to... dwa razy większych od siebie. Znaczy, jeśli już gra, to gra dobrze, natomiast mam na myśli to, że ciągle jest chyba limitowany ten jego czas. No, on tam był nawet, widziałem w pewnym momencie, questionable chyba na ten mecz. No właśnie, i w sensie minut tego, ile gra na mecz i back-to-backi chyba mu tam odpuszczają. Czyli z pelikanami nie zagrał, uznali, że to bez niego sobie poradzą, a ze Spurs już zagrał, tak? Chcą go mieć na playoffy najwyraźniej, żeby się nie powtórzyło tak jak też w sezonie. Na pewno jest tak, że z tym kolanem nie jest wszystko okej, okay, tak? No. Musi być oszczędzone. Natomiast wiesz, to on założył opaskę i od tego czasu gra taki dobry basket. No tak, może to dla tych, którzy tam w talizmany wierzą, to tak. Paskowy Mo nawet. Zresztą mówią komentatorzy, headband Mo. Szczerze mówiąc, to jako jeden z niewielu wygląda w tej opasce jakoś twarzowo. Jezus, ja tylko czekam, aż ktoś założy te takie opaski karateków. Tak, tak, ten, jest... który ma Drew Holiday albo Wes Matthews. Jezu, to jest tragedia taka, że nie wiem. Powinien mieć dłuższe, tak, że można im deptać było potem. Takie za tyłek aż spadające. Tak, takie lejce. W dwutakcie już jak będzie któryś. Tak, tak. Tak. Okay. Nie, wygląda to nieszczególnie. No ale to dobra, to jakieś tam estetyczne, drobne sprawy. A jak w ogóle oceniasz trade deadline? Myślę, że to co mógł, to wziął, tak. Pozytywnie, prawda? Liczyliśmy na jakieś tam wymiany, nikt się nie sprawdził z tych graczy. Nikt nie chciał. Nikt chyba nie chciał tego, co on mógł ewentualnie oferować. Chociaż ja żałuję, że taki Torian Prince na przykład nie przyszedł. No tak. No nie wierzę, że on nie był do wyjęcia. Chociaż nie wiem, Atlanta zaczęła dobrze grać. Do czasów ten,
trade deadline był dawno, ale faktycznie trochę ludzi poszło tanio, nie? Na przykład? Na przykład Otto Porter, nie wydaje mi się, żeby taka cena była starsza. No tak, tak, to się bardzo zdziwiłem za cenę, za którą on poszedł. Którego tak tutaj wielokrotnie... Może ten kontrakt jego chaliliśmy. Po prostu odstraszał drużyny. Być może, ale to nie były jakieś wygórowane ceny. Nie były. No ale na zachodzie w ogóle mało kto zrobił jakieś ciekawe ruchy. No tak, raczej status quo. I wiesz, wziął w rynku graczy, którzy jakiś tam potencjał mają i szukali do ataku trochę ludzi, tak? Fajnie, że wreszcie ktoś, kto go kilka drużyn chciało, mówię tu o Kanterze, wybrał Oregon. No tak. Bo to do tej pory to szli na rynku wolnych agentów, to przegrywał wszystko, co się dało. Ten Oregon zauważył tego Kantera, jego problemy. Był wielki w Nowym Jorku i nikt jakby nie zająknął się o jego problemy i sprawy. Tutaj senator jakiś z Oregonu, jakiś demokrata poruszył jego problem i sprawę, jak to jest, że jest prześladowany przez reżim. Nie może sobie wylecieć do Kanady. Tak, więc myślę, że... Ten... Zjednoczonych nic z tym nie robi. Myślę, że on do tego Oregonu jeszcze bardziej przekonany teraz, po tym jak już tu trafił, niż przed. I to mówi... Ale co, spodziewasz się, że on będzie grał w Blazers w przyszłym sezonie? Nie, myślę, że nie, ale... Bo raczej tak się nie zdarzy. Natomiast oceniając to jako pożytek, przepraszam, to jest tani zawodnik, tak. Mhm. Nic nie ryzykujemy, podobnie z Hoodem. Jeśli będą wartością dodaną, choć trochę w playoffach, Hoodowi może się zdarzyć jakiś taki mecz, prawda, jak z Hornets w playoffach. Jeden. Tak, to już będzie coś. No. To nie zmienia oblicza tej drużyny, tak. Nie zmienia i tak jak też spojrzymy na to, co się działo po weekendzie gwiazd, to można odnieść takie wrażenie, że doszło dwóch nowych ludzi i nagle super seria, wszystko pięknie, ale tak naprawdę to pierwsza piątka grała znakomicie przez cały ten czas i to raczej pierwsza piątka wygrywała niż Hood z Kanterem te mecze. Tak, oczywiście tam chodzi w drugich unitach, żeby oni nie za wiele stracili zwyczajnie, tak. Rzeczywiście były dwa mecze, każdy z nich taki jeden miał, Hood z Hornets, a Kanter właśnie z Brooklynem, że zrobili różnicę, to na pewno, ale tak ogólnie to no fajnie, że są, trochę pomogą. Oczywiście, bo ten Kanter, on tam zbiera się bardzo dobrze i nie mam tego w statystykach potwierdzonego, ale tak na oko to widać, że tam wzrosła chyba liczba akcji, które są drugimi akcjami, tak? Z ponowień, dzięki tym zbiórkom, tym zbijanym piłkom przez Kantera. Jest tam jakieś paru miejscach parkietu na jakimś graczem, który daje coś. Natomiast... No tak, aczkolwiek w obronie to jeszcze musi troszkę się postarać, żeby osiągnąć poziom Meyersa Leonarda, wydaje mi się. No nie, to zawodnik na jedną stronę parkietu. Nic tu się specjalnie nie zmieni, natomiast no po prostu jestem przekonany, że powodzenie w playoffach zależy od gry pierwszej piątki, od ich zdrowia, tak? Myślę, że porównując ubiegły rok, Nurkić jest dużo lepszym zawodnikiem. Ojej, tak, no to w ogóle nie ma. Tak, problemu. Absolutnie. To może być ta wartość dodana. Jeśli CJ by obronił zdrowie i grania na swoim poziomie z Gillardem i Amino się w końcu przebudzi, bo marzec ma straszne. Aczkolwiek marzec ma straszny, ale luty miał bardzo dobry za to. No tak, no to cała Amino, tak. No, Amino to jest sinusoidę. Zadziwiająco dużo miał tych swoich jakichś takich kosmicznych dwutaktów, które trafiał po prostu, to co się wcześniej w zasadzie... On w ogóle to ograniczył już wtedy, przy ostatniej rozmowie o tym mówiliśmy, on to ograniczył, tam jest radykalny spadek strat po dryblingach, gdzieś widziałem statystyki. W tamtym sezonie miał chyba 30 parę, a w tym miał tylko 7 takich akcji, gdzie tracił. Te piłki. Trochę do tego wracał w marcu, prawda? No właśnie w marcu. To jest tak, że on im ma gorszą formę, taką psychofizyczną, tym on częściej dostosuje. To jest związane jedno z drugim. Okay. I w tym meczu z Pelicans to już po prostu znowu jak pijany. Bardzo mi się podobał twój na tym w relacji, jak to było. Pijany wujek Rysiek na komunii pokazuje jaskółkę. Tak, po 4 setach. No trochę on tak wygląda no, w tych akcjach swoich. Ale przez cały sezon do tej pory było widać, że on się kryguje z tym, że przeprowadza tą piłkę i szuka rozgrywającego, tak? Widać było, że on się tego uczy.
I z tym nałogiem walczy. Tych wejść pod kosz szalonych. No, tak jak mówię, no, S5, piątka startowa jest kluczem. Mo porządnej formie. I jakoś to może wyglądać. Natomiast reszta to są takie jakieś dodatki. Fajnie, jakby Kary trafiał te swoje 44 przy jakichś tak 5-6 próbach w meczu. To by dawało tym rezerwowym ustawieniom jakiś taki luz. Mm-hmm. Bo Kary jest no, też zawodnikiem, który po prostu punktuje, daje zdobycz punktową, nie rozgrywa, nie kreuje niczego. Tak. I też dużo zależy od jego dnia. No właśnie trochę mamy brak takiego zawodnika, który był solidny z tej ławki. Regularnie solidny. No był takim Lejman, prawda? Przez pewien czas. No Kary myślę, że można powiedzieć, że taki jest, tylko tak jak mówisz, on za mało jest troszeczkę wykorzystywany w tym wszystkim. No to już teraz to tak o elicie tych szóstych graczy, ale wiesz, spójrz, dlaczego Clippers tak się trzymają, tak? No bo mają Lou Williamsa, tak, który jest absolutnie regularny, absolutnie skuteczny i w każdym innym zespole grałby pewnie w wyjściowej piątce. Nie wiem, czy by grał, no ja mam wrażenie, że... To może by też był pomysł innych trenerów na to, żeby go tak wykorzystywać, tak? No więc właśnie, on najlepszy jest w roli szóstego gracza po prostu. Natomiast Clippers... Crawford kiedyś. No, coś takiego właśnie, ale to tak trudno znaleźć takich graczy. No i tak się obawiam, że wiesz, w playoffowej serii, gdzie na przykład będzie w Oklahomie zostawiany Paul George ze Schroederem na przykład, tak? Mhm. I to może na nas wystarczyć. Na Portland, nie na nas. Znaczy, wiesz, no Paul George jak będzie grał w takiej formie, jaką jeszcze miał powiedzmy miesiąc temu, przed tą kontuzją ramienia, to Oklahoma jest nie do przejścia wtedy według mnie. No. Pyta pytanie, czy on do takiej formy wróci. Dlatego też powiedziałem, że brałem chyba Houston. Mimo wszystko. To była forma MVP de facto. Mm-hmm. Chociaż teraz jeśli chodzi o Paul George'a, to trochę... Ja wiem, przygasł. Siadł, ale to wiesz, to też oni myślą, kombinują, przecież to nie można grać przed playoffami. Tak, żyłować się, tak, też jakoś to jest. Tak, no ale wiesz, no nie dlatego on nie trafia, że się nie żyłuje, tak? Nie, no to... Bo ramię to tłuczało, stracił jakiś... Hardynowi też trochę siadło, nie? I Houston. Z ciekawszych rzeczy był debiut Anfernee Simonsa i to nie w crunch time, tylko właśnie dlatego mówię debiut w regularnej rotacji tam to była. Tak, bo chyba tam Hood wypadł na jeden mecz. Tak, i on wszedł na 4 minuty, rzucił 5 punktów, nawet całkiem fajnie. Potem jeszcze w crunch time dostał czas, tam już fajnie nie było, parę fauli złapał głównie. Ale takie odświeżające to było zobaczyć. Taki projekt kogoś za 2 lata, myślę. Z końca rotacji na boisku. Ma rzut, ma fajny taki drive, taką lekkość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko, kiedy on fizycznie się wzmocni, bo chyba musi trochę się wzmocnić. Rzut ma dość komiczny, bo z takim z niskiego pułapu wyrzuca, tak, ale co ciekawe, nie jest to raczej blokowane przez ludzi, więc wie, kiedy to zrobić. Ciekawy zawodnik, no zobaczymy. Trochę, nie wiem, no, jakby Stotz widzi to na treningach i ma jakiś ogląd sytuacji, ale trochę mnie dziwi, że tak Trenta nie używa za bardzo. Tak, Trent. To, Czy Trent nie mógł być takim Karem, prawda, trochę? Znaczy, jak próbować masz Karego, to po co masz używać Trenta jako Karego, tak? No dobra, ale spróbujmy, bo są meczy, kiedy Karemu też nie idzie, tak? Ja myślę, że to chyba sezon za wcześnie, żeby... No nie, ale mówię o jakimś tam kim... No w crunch time wchodzi, no i zazwyczaj nic nie pokazuje. Znaczy garbage, tak? Właśnie, nie, no właśnie bardziej używa Simonsa niż Trenta. Trent bardzo mało gra. Jakbyś spojrzał na minuty, to Simons gra dużo więcej. W tych garbacz. W tych nie, chwilach. Bywało różnie. No, nie chcę się sprawdzać, ale to zresztą mało istotne. Wiesz, ale... co jest problemem tych wszystkich Kary, Hoodów i tych, że oni są nieśmiali, za mało swagu mają w tym, co robią. Tak? Oni nie dopychają tą piłkę, nie są jacyś tacy bezczelni. Dzisiaj to było widać, w tej relacji napisałem, że taki Mills wchodzi, Paty Mills czy Bellinelli, to są chamy po prostu, oni biorą tą piłkę i rzucają, tak? Mówiąc chamy w cudzysłowie oczywiście.
Natomiast to są, znowu Portland to ma, dostaje takich graczy cichych. No. Wybiera takich może. No nie wiem, jakby to jakieś taka... Dostosowują do tego. Duchy Jay Blazers ciągle z szafy straszą. Nie, to Jay Blazers z jakiejś skrajności. No, jest też pomiędzy Jay Blazers a drużyną, która jest zbyt cicha. No Kanter jest bezczelny, tak? Słucham? Bezczelnych to masz Kantera. Tak, ma Kanter, ale on w innych miejscach parkietu jest jakby bezczelny. Tak? Ja mam taką, na myśli taką bezczelność w tym, co robisz. Aczkolwiek wiesz, no jak był ten mecz z Hornets, no to jak Hood zaczął trafiać, to wszystko mu dawali i on nie oddawał no tej piłki, tak? Przed zaciosem. No nawet go nie zdjął. Grał niby końca. To się chwali. Nic, no musimy liczyć, że Stoc jakoś tą rotację sobie ułoży w głowie do końca sezonu, bo w playoffach raczej 10 ludzi grać nie będzie. Nie, no będzie już samką grał. Będzie już samką, dziewiątką grał. Tak. Nie spodziewam się tego Collinsa. Będzie pewnie Kanterem grał. Ale zobaczymy, jak to będzie. Możemy nawet jakiś mały zakład zrobić, kto będzie miał więcej czasu w playoff, czy Kanter, czy Collins. No, zobaczymy. I jak długo tego, ile tego czasu będzie? 4 mecze, czy... czy więcej? Na razie zobaczmy, co z CJ-em, bo to bez tego to... Tak, CJ i teraz... Z kim będzie Blazers w parze. Słuchaj, krótki przerywnik, oglądałeś losowanie Mistrzostw Świata? Nie oglądałem, ale znam mniej więcej wyniki, znam te opinie, znam o tym euforycznie, jaka to łatwa grupa. No, bo to jest bardzo łatwa grupa, co nie znaczy, że my z niej wyjdziemy lub gdzieś daleko zajdziemy, ale trudno sobie łatwiejszą wyobrazić, szczerze mówiąc. I tam chyba ta później też droga jest taka, że ta grupa, przeciwnik z grupy następnej. Tak, w B też nie ma jakichś potem. Argentyna, tam Argentyna jest? Ta Argentyna, ale to już jest ta Argentyna bez Rosja, gwiazd. Tak? Tak, Argentyna i Rosja w zasadzie. Czyli oni tam część drabinki łatwiejszą chyba trafi. Znaczy, no zdecydowanie łatwiejszą. Teoretycznie łatwiejszą. Wygrać z Chinami w Chinach może być trudno, a bez tego może, nawet jeśli by wyszli z tej grupy, to dalej może być ciężko awansować, gdyby z Chinami przegrali. No ale... No ja się cieszę, ja zdecydowanie wolę to, niż niektórzy mówili, żeby koniecznie tych Amerykanów. I tak. Aha, czyli ty nie jesteś z tej drużyny, która chciała koniecznie Amerykanów, żeby... Nie, ja jestem z tej drużyny, która chciałaby, żeby oni powalczyli, odnieśli pomysł zwycięstw i zeszli jak najdalej. No. Czyli jak sukces, tak, a nie jakiś tam... Znaczy sukces, przynajmniej szansa. Zdjęcie z LeBronem, tak? Przynajmniej szansa na sukces, a nie zdjęcie z LeBronem, to wiesz, to sobie mogą pojechać na All-Star Game i tam... Ale myślisz, że ten awans to jest szczyt tej możliwości tej drużyny w tym składzie? Ale awans gdzie? No na tym mistrzostwa, czy to jest... Nie uważam tak. Słuchaj, no w tej grupie sportowo żadna drużyna nie jest wyraźnie lepsza od Polski. Wybrzeże Kości Słoniowej na pewno jest wyraźnie gorsza. A Chiny i Wenezuela to są pewnie gdzieś podobne ekipy. Mhm. Z Rosją też już na Mistrzostwach Europy wygrywaliśmy, więc naprawdę nie ma się kogo tam bać, uważam. Te mistrzostwa są w końcu sierpnia, tak? We wrześniu. Wrzesień nawet chyba, wiesz? Nie wiadomo, jak z tą Wenezuelą będzie. No to dokładnie, oni mogą przyjechać w ogóle w jakimś dziwnym składzie przez to, co tam się dzieje. Albo w ogóle nie dojechać. Albo w ogóle nie dojechać. Tak. To jeszcze różnie może być. No dobra, ale z Wenezuelą nie będziemy się przejmować, w sensie przynajmniej sportowym. Tak, jeszcze był taki ciekawy wątek a propos Blazers. Panowie Lillard z Aldridge'em sobie porozmawiali. Tak, ponoć sobie rozmawiali. Trochę mnie to wkurzyło, ten Aldridge to mnie wkurza. Najpierw opowiadał, że będzie najlepszym Blazersem w historii, chce być, tak? Potem pokazał środkowy palec organizacji, a teraz mówi, że szkoda, że się inaczej nie ułożyło, trochę żałuję, że odszedłem i chciałbym tu jeszcze wrócić. Tak? Ta rozmowa chyba była przed tym, jak Lillard wyprzedził go na liście najlepszych strzelców Blazers. Była przed tym, tak. Teraz znowu może mu się odwidzieć, jeśli się obrazi. Tak, tak. Już. No on jest taki... Niedojrzały chyba troszeczkę. No, tak. Mimo 35. Ale co, ty w ogóle byś to rozważał? Gdyby to było jakoś... No słuchaj, sportowo... Absolutnie, tak? No jasne. No i to nawet jak mu się skończy ten kontrakt, on powinien coś jeszcze. No wtedy to już na jakąś rezerwę, ale... On ma ile? 3 lata kontraktu jeszcze? Łącznie z tym chyba, tak? Tak. Jeszcze 2 i ten ostatni jest chyba nie w pełni gwarantowany, więc... Ale to parada. Spars się odszedł, bo przegrał
walkę o pozycję numer jeden w drużynie z Lillardem. I teraz by wrócił już na stare lata. No, nie wiem. Psychologicznie to dziwne byłoby. No, ja nie wiem, czy... jak Blazers to mają robić latem na razie. Trudno powiedzieć. Jak oni mieliby tutaj to wszystko zmieniać. Co za Aminu? Co to zostanie? No tam tych pieniędzy za dużo nie ma, więc jest duża szansa, że tacy gracze jak... że zobaczysz Trenta Juniora i Anfernee Simonsa w przyszłym sezonie. Co by oznaczało, że już nie musi być tak ciekawie, jak jest. W sensie, znaczy, to nigdy nie wiadomo, tak? No bo to szli to potrafi takich karych z kapelusza nagle wyciągnąć, czy chudów, tak? Więc to się może powtórzyć pod innymi nazwiskami. Natomiast no, nie da się utrzymać na pewno tego trzonu po prostu z powodów finansowych, tak? No. Jeżeli się dogadają za Aminu, no to pewnie tylko jeden z trójki Kary, Kanter, Hood będzie w ogóle do zatrzymania. A twoim zdaniem jak wiele z tego, co może się latem wydarzyć, zależy od tego, jak pójdą im play-offy? No i tu znowu pytanie, bo jak na przykład McCollum by wypadł teraz na rok, no to w zasadzie jest kolejne usprawiedliwienie, tak? No tak. Ale jeżeli by doszli do play-off, powiedzmy, w zdrowiu i zaliczyli stopę podobną jak w zeszłym roku, albo nawet mniej drastyczną, ale przegraliby na przykład ze Spurs w pierwszej rundzie, no to ja myślę, że zmiany są mocne, bardzo prawdopodobne. No tak. Począwszy od stanowiska trenera GM-a, jednego z dwóch albo obu. Mhm. Może też być tak, że przejdą sobie w pierwszej rundzie kogoś i polegną dalej i to takie będzie status quo później. No to wtedy myślę, że będzie status quo, no bo nikt się chyba nie spodziewa, że... Znaczy nikt nie twierdzi, że Blazers są faworytem, nie wiem, do finałów konferencji. To na pewno dojście do drugiej rundy nie byłoby postrzegane jako jakieś rozczarowanie wielkie. A zwłaszcza po tym, co było rok temu. Natomiast... wiesz, te było też... kilka takich wywiadów Lillarda, jaki to on jest przywiązany do organizacji, jak jemu zależy na tym, żeby fajnie się żyło nie tylko jemu, ale też Aminu i McCollumowi, a jak on by odszedł, to co by było z nimi. To wszystko fajne i generalnie da się człowieka lubić, ale to też ja się zacząłem zastanawiać, że to pewnie oznacza, że dopóki on tu jest, to na jakąś wymianę CJ-a to chyba nie ma żadnych szans. Jeżeli oni się liczą z jego zdaniem. Pewnie nie. Pewnie. Pewnie będą już tu do tego 2021, jeśli się nic jakiegoś gwałtownego nie wydarzy, na przykład w sensie jakichś własnościowych zmian. Musiałby rzeczywiście kolejny jakiś kiepski występ w playoffach. No zobaczymy, no teraz to trzeba po prostu życzyć CJ-owi zdrowia i dać im kolejną szansę, no. No dobra, to już jakaś tam dalsza perspektywa. Teraz są 4 mecze u siebie. Przeczytasz z kim? Z Indianą. Mhm. Chyba z Detroit. Okay. Mam. Indiana po kolei. Indiana, Dallas, Detroit i Nets. Więc i nie ma chyba back-to-backów żadnych. No to powinno być 4-0, gdyby się nam gdyby CJ kolega wygrał. Christian James nie połamał. Indiana jest groźna. Dzisiaj zdaje się przegrali na końcu z Denver. Ona jest groźna rzeczywiście, ale czekaj. Dallas to wiadomo i z Doncicem wiadomo jakie jest, już przekonaliśmy się. Z Detroit i Nets dzisiaj powinni wygrać. Natomiast później jest wyjazd ostatni, jak powiedziałem na początku. I to jest Bulls. Atlanta bodajże. Atlanta, Detroit znowu. I Timberwolves. Aha. Wiesz, gdyby był CJ, to jest, sorry, ale to jest układ na 8-0 nawet. No tak. Tak? Tak? Gdyby był CJ i przy tej formie, którą oni mniej więcej mieli. Mhm. Znaczy pewnie za jakieś 7 jest. Indiany, tak? Nie umniejszam niczego Atlanty, która jak na to, co w którym miejscu są, to grają świetnie moim zdaniem, tak? I nie poddają się. Tankują, niby nie tankują, ale tam... super robotę robi ten gość, trener Lloyd chyba się nazywa. I końcówka już mamy. Później mamy końcówkę sezonu.
Tak. Mecze z niegrającymi już pewnie oni z Lakers i Sacramento. To jest dwa ostatnie, ale mamy Denver. Mamy taki. No tak, z Denver jeszcze dwa mecze są przecież. U siebie i na wyjeździe. I to jedno po drugim. Sobota, poniedziałek. Okay. Więc tak to będzie kończone. No, no mówię, ten terminarz wyglądał korzystnie. Ale bez McColluma to już trzeba troszeczkę inne założenia brać. No w każdym razie po raz siódmy z rzędu playoffy są raczej pewne, czy z McCollumem, czy bez, tak? Ciekawe, no bo teraz wiesz, jak jego nie będzie, to będzie szansa też na większe minuty Huda, większe minuty Karego. No właśnie, to jest ciekawe, jak on będzie grał. Jeżeli ta kontuzja nie byłaby poważna, to można też pewnie jakieś plusy tutaj znaleźć. Załóżmy, że go nie ma. To jak on piątką wychodzi, myślisz? Ja myślę, że z Hudem. Że z Hudem wychodzi, tak. No Hud grał za Harklasa z Pelikanami, czyli na trójce grał i teraz na dwójce. No. Czy to i tu może grać? Hud więcej w obronie, myślę, daje, nawet przez sam swój wzrost. Mhm. Tak. A Curry to jest taki trochę kolejny CJ, tylko sporo gorszy, prawda? Więc. No, nie wiem, no zobaczymy, ale ja bym stawiał na to, że w tych meczach wyjdzie Hud na dwójce. Okej, okay, to powoli będziemy kończyć. Najważniejsza rzecz, czekamy na to, co przyjdzie od lekarza CJ-a. Jakie będą te wyniki, bo to zdeterminuje chyba spojrzenie na ten koniec sezonu i na to, co będzie się działo. I czy ten nasz podcast dzisiejszy w ogóle miał jakikolwiek sens? Czy to miał, tak. Czy ta gadanina ma sens? No zobaczymy, no. To już to na sprawy jakby niezależne. Jak tam noga lewa McColluma. Długo nie było, że poważnych kontuzji, tak. Dobra, nie rozwijajmy się już może, bo to... Bo zaraz się znowu rozwiniemy i nie zwiniemy. Zapiszemy, zapiszemy. Tak, dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Trzymaj się, cześć, dziękuję wszystkim.